polecę znanym powiedzeniem. Kiedyś to było. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i faktycznie kiedyś to było, a teraz już nic nie ma. Słuchajcie, Wargaming po ostatniej aktualizacji dodał misję treningową. W końcu, nie jest to jakieś spełnienie marzeń, że zaraz zostaniemy zawodowym czołgistą, ale coś się ruszyło. Po wielu, wielu miesiącach posuchy, gdzie kiedyś mieliśmy misje właśnie takie treningowe na II wojnie, teraz dodali, wrócili do tego, zabrali to wcześniej, teraz do tego wrócili, ale jest to misja treningowa na zimnej wojnie. Możemy sobie pojechać Abramsem, akurat tutaj, w tym przypadku. Kto wie, może zaczną to rozwijać. Chociaż, patrząc na tą misję treningową, ona kompletnie nie ma się jak do rzeczywistości. A dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze Abrams przeładowuje 2 sekundy, coś około chyba 2 sekund i tutaj niby nas to tak wszystko prowadzi, gdzie mamy jechać i tak dalej, ale tak naprawdę to zupełnie inaczej wygląda w bitwach. Dodatkowo, zobaczcie, dodali jeszcze pojazdy totalnie miękkie, tak aby, nie wiem, ten gracz niby, no, 2 i 3 sekundy przeładowujemy, tak, 2 i 3. Tak więc, no, tutaj nawet pojazdy, ci przeciwnicy kompletnie nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia, tak więc nie wiem, czy jest to akurat dobre rozwiązanie, taka misja treningowa, dlatego że nawet chyba laik, który nie potrafi kompletnie grać, tutaj będzie wymiatał i kompletnie dla mnie to się mija z celem. Ja wiem, że teraz na polach bitewnych dzieją się różne rzeczy i to bardzo złe rzeczy, dlatego że bitwy wyglądają jak wyglądają, ale przy takim ich podejściu raczej nie wiem, czy to przyniesie jakiś większy skutek, dlatego że, no, słuchajcie, zobaczcie, dali taki, kurde, czołg, a nie inny, powinni dać już o wiele słabszy, ewentualnie na tym samym poziomie powinien być przeciwnik, a oni dodali, kurczę, po najmniejszej linii oporu i jeszcze czołg przeładowuje bardzo szybko. Nie wiem, czy taki gracz początkujący czegokolwiek się przez to nauczy. Jedynie co, to może sobie pojeździć po mapce, po jednej mapce, dość fajnym, zacnym pojazdem nowoczesnym i poświrować, tak? Ale gdzie tutaj jest jakiekolwiek przekazanie, nauczenie się jakiejkolwiek właśnie wiedzy, moim zdaniem nie ma. Powinni to zacząć po pierwsze od ciut mniejszych pojazdów, na przykład od II wojny światowej, tak jak mieliśmy to kiedyś, takie podstawy, tak, celowanie i tak dalej. Dodatkowo powinni również tutaj uczyć tych nowych graczy, na które miejsca nie powinni jechać, po kolei po prostu przekazywać tą taką podstawową wiedzę, a dodając taką akurat misję, chociaż no coś w końcu dodali, nie wiem, czy będzie to miało jakiekolwiek przełożenie właśnie do rzeczywistości, raczej nie sądzę, no bo to, słuchajcie, tak naprawdę, no, dla nas, dla tych graczy już z doświadczeniem, taka misja trwa 2 minuty, może faktycznie dla tych graczy, którzy nie mają kompletnie doświadczenia, będzie to jakieś utrudnienie, no ale trudno mi powiedzieć. No fakt, ja patrzę już bardziej z perspektywy doświadczonego gracza, a gracze, którzy zaczynają, no widać, że tu akurat Wargaming celuje na tych graczy nowych na zimnej wojnie, tak? Kompletnie nie dodali żadnej misji właśnie tej treningowej, jeżeli chodzi o II wojnę, a no patrząc na II wojnę, no to tam się dzieje dramat. Tak więc kto wie, może dodadzą i również misję jakąkolwiek treningową na II wojnie i na niższych tierach. Moim zdaniem powinni to rozwijać, dlatego że wcześniej, zanim przeszliśmy właśnie do tego trybu wieloosobowego, czyli granie tych bitew randomowych, musieliśmy przejść taki trening. Każdy z nas musiał coś takiego przejść i później dopiero mogliśmy przechodzić właśnie do tych bitew wieloosobowych. Mało tego, ja nawet bym tutaj poszedł w tym kierunku, żeby ci nowi gracze pograli sobie na przykład te 20 bitew, liznęli choć trochę coś z kostumizacją załogi, żeby dodać jakiś perk, żeby dodać na przykład sprzęt eksploatacyjny czy wyposażenie na czołgu. Tutaj naprawdę powinni akurat w tym kierunku iść. No, na początku gry, ja pamiętam, właśnie coś takiego było, teraz kompletnie nic takiego nie ma. Nawet te, kiedyś mieliśmy historie wojenne, one naprawdę bardzo pomagały. Fakt,
Gracze zarabiali tam sporo srebra, nawet ci starsi gracze, ja również, ale coś tam, jakaś tam wiedza z tego również wychodziła, dlatego że te boty były o wiele, wiele bardziej wymagające niż na przykład w tej misji, którą dodali po tej ostatniej aktualizacji. No ale nic, coś tam zaczynają robić w tym kierunku, mam nadzieję, że będą to rozwijać. A jakie jest wasze zdanie, napiszcie pod tym filmem w komentarzach. Z chęcią przeczytam wasze pomysły, jak wy to widzicie. Z mojej strony to wszystko, dzięki za uwagę, do usłyszenia, hej.